Pani Beato, wyszła Pani teraz z budynku organizacji holenderskiej, która rzekomo ma chronić prawa dzieci, a tak naprawdę pozbawiła Panią kontaktu z własnymi dziećmi, z trójką Pani dzieci. Jaki jest rezultat dzisiaj tego spotkania? Powiedziałam Panią, że chcę mieć kontakt z dziećmi. Panie stwierdziły, że czy ja rozumiem ich zasady, no to ja powiedziałam, że rozumiem ich zasady i chcę mieć bardzo kontakt z dziećmi. No i umówiły mnie na ten kontakt w przyszły czwartek o godzinie 16. Jeszcze chciałem. To będzie z trójką dzieci kontakt? To jest przez sąd przesądzone, że mam z trójką dzieci kontakt mieć, ale nie wiem z jakiego powodu ten najstarszy syn nie chce, czy ona mówi, powiedziała, że się Kai boi mieć ze mną kontakt. Rozumiem. Jak często będzie miała Pani teraz kontakty z dziećmi? One powiedziały, że nie wiedzą. Zobaczymy w czwartek, co się wydarzy i dopiero zdecydują, co dalej. Jak długo będzie trwało to spotkanie? 45 minut. Czy będzie to spotkanie nadzorowane? Czy te panie... Czy Panie przyjęły do wiadomości, że Pani chce współpracować z nimi, że chce Pani wykonywać te wszystkie czynności, które są niezbędne, by ten kontakt odzyskać i żeby ten kontakt utrzymać? No tak. Jeszcze była propozycja, że kontakty mogą się zamienić na kontakty nie tutaj, w tym budynku, tylko u mnie w domu i też z tym nadzorem, no bo ona chce zobaczyć, jak się będą dzieci zachowywać w swoim byłym domu. To myślę, że to są dobre wiadomości. Dzisiaj, co prawda, było tu bardzo nerwowo, zostaliśmy jako dziennikarze usunięci z budynku, tak. Natomiast wydaje się, że ta rozmowa nareszcie przełamała kryzys, przełamała ten dramat, który Pani ma od wielu miesięcy, jeśli chodzi o tą sprawę, o brak kontaktów z dziećmi. I myślę, że jest to dobry prognostyk na przyszłość. Zobaczymy. Zapytałam się także, dlaczego co myślą o wydarzeniu, które było. Tak? Patryk ostatnim razem powiedział, że ojciec go bije. A Pani teraz powiedziała, że z psychologiem rozmawiała od dzieci, w szkole rozmawiała na temat, jak się dzieci zachowują, czy coś mówią. Nie było żadnych skarg na ojca. No i Pani ma bardzo dobrą opinię o ojcu. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Mimo że przyznał się, że jest narkomanem i że tak, nadużywa alkoholu. Tak. I powiedziała, że Patryk, jak to powiedzieć, ubarwił swoją wypowiedź, że powiedział, że ten ojciec go bije, że on nie chciał tego powiedzieć, ale barwi tą swoją wypowiedź i on dlatego to powiedział, że ja chciałam to usłyszeć od niego. Miejmy nadzieję, że teraz ta sytuacja zacznie się normalizować,
Będziemy tutaj pani towarzyszyć z kamerą. Nasi dziennikarze będą tutaj z panią, jeśli chodzi o przełamywanie tego kryzysu i o to, by uzyskać jak najszersze kontakty z dziećmi i przede wszystkim dla ich dobra, bo wiadomo, dorośli ludzie mogą sobie poradzić z różnymi sytuacjami. Dla dzieci jest to sytuacja znacznie trudniejsza. Także życzymy powodzenia i będziemy temu wszystkiemu się przyglądać. Dziękuję.